W dzisiejszym odcinku spędziłem 24 godziny w nocy w szkole na Brookhaven RP. W nocy szkoła ożywa. Czy jesteś duchem? I muszę uważać na ochroniarza, który chce mnie złapać. Czy mnie złapał? Aby zobaczyć, oglądaj do końca, zostaw suba i lajka, to będą szybciej wakacje. Napisz w komentarzu szkoła Brookhaven, a przy tej serduszkę odpiszę. I wbicia Discorda i zapraszam do filmu. Gdzie jest pan Bobuks? Woźna, widziałaś go? Nie. Okej. Powodzenia w czyszczeniu podłogi. Okej, pa! No cóż, myślisz, że jestem tu sama. Tak myślisz, że jesteś sama, Woźna? Niestety, to nie jest prawda. Dzisiaj postanowię się wkraść do mojej podstępnej szkoły i zostać w środku przez 24 godziny. Mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie, bo w szkole nikogo nie ma oprócz ochroniarza i Woźnego. Tak! La 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 la. Okej, sprawdźmy moje szczęście. Goty, gdzie są twoi rodzice? O, moi rodzice są na wakacjach. Nie powinno ci tutaj być od 3 godzin. No tak, mówisz, że nie mam wstępu do szkoły. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie trzeba. Wszystko w porządku. Ale dzięki, że pytasz. Nieważne, pójdę dalej czyścić. To jest trochę dziwny sposób na czyszczenie. Okej, ale jeżeli nie mogę wejść przez przednie drzwi, to potrzebuję lepszego planu. Muszę dostać się na dach mojej szkoły. Muszę skorzystać z tego czegoś białego. I na dachu jest specjalne wejście, które znają tylko specjalni uczniowie i nauczyciele. O tak, dobra, to jest tutaj. Skaczę tutaj, żeby nikt nie zauważył. Okej, trzeba mocno uważać, żeby nikt mnie nie złapał. Czemu na mnie świeci latarka? Co jest? La 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 la. Kim jesteś? Ja jestem Gotti. A kim ty jesteś do diabła? Uciekam! O mój Boże, ochroniarz mnie znalazł, co mam zrobić? O nie, on jest o wiele szybszy ode mnie. To jest bardzo złe, naprawdę. O nie, to jest naprawdę bardzo złe. On mnie goni. On się poślizgnął i wpadł jeszcze na Woźną. Jesteście głupi. O, muszę się gdzieś schować, żeby nikt mnie nie znalazł. Okej, dobra, to jest chyba jedyny wybór. Ale ta dziewczyn! O nie, chcę tam wchodzić, to jest obrzydliwe. O, nigdy tutaj nie byłem, bo nie możemy tutaj wchodzić. Nie mogę wejść do toalety dla dziewczyn. Ten mały szczur mi uciekł. Wow, kochani, udało mi się uciec od tego ochroniarza. Więc jest naprawdę dobrze. Czekaj, co to był za dźwięk? Czy ktoś tutaj jest? Halo, czy ktoś tutaj jest? Witam, jest tu ktoś? Okej, dobra, tutaj nic nie ma. Naprawdę czuję się źle, jestem chłopakiem w toalecie dla dziewcząt. Okej, jeszcze jest ta kabina. Czy ktoś tutaj jest? Okej, dobra, czekajcie. O mój Boże, co to jest? Jesteś duchem? Co do cholery, o mój Boże, w toalecie jest duch! Co do cholery? Nie, proszę, nie krzywdź mnie! Jestem naprawdę miłym gościem! Proszę, nie bój się! Czekajcie, co? Duch nie chce, żebym go się bał, a duch właśnie nie powinien straszyć? Czekaj, co? Nie chcę być straszna, po prostu jestem bardzo smutna! Ale zemście się na nich! O, proszę, nie mści się na mnie, to nie ja ci coś złego zrobiłem! Boję się! Maciek! On też mi robił naprawdę złe rzeczy. Czekaj, a może oboje się zemścimy? On wsadził mi głowę do toalety! I utopił mnie! Czekaj, to dlatego jesteś w toalecie, dlatego że cię utopił, tak? Tak! Musimy się zemścić na Maćku, zdecydowanie. Proszę, pomóż mi, błagam! Pomóc? Ale jak pomóc? Zanim utopił mnie, ukradł mój pamiętnik. Czekaj, co? Pamiętnik? O mój Boże, nie płacz, duchu, proszę, będzie dobrze, nie martw się. Wee!
O mój Boże, ten płacz jest naprawdę głośny. Mogę ci pomóc odzyskać twój pamiętnik. Nie martw się. Byłam człowiekiem tak jak ty. Tak, ale wyobraź sobie, że dalej nim jesteś, ale w sumie twój duch utknął w toaletach i to jest troszeczkę do bali, tutaj śmierdzi. Ale dziękuję. Inni nie chcieli mi pomóc. Inni? Kto jeszcze tutaj był oprócz mnie w nocy? Tak, widziałeś ich na korytarzu. Nie. Aha, masz na myśli woźnego i ochroniarza. Tak, to oni. Oh yeah. Okej, więc potrzebujemy planu do znalezienia mojego pamiętnika. Ja wiem, gdzie on jest. Gdzie jest? W klasie od angielskiego. To dlaczego sama po prostu po niego nie pójdziesz? Halo? No mam ręce ducha. No tak, w sumie to ma troszeczkę sens. Okej, więc posłuchaj, ty tu zostań, a ja po cichu się wymknę i wezmę to dla ciebie. Okej, ale muszę być naprawdę cicho, żeby ten ochroniarz mnie nie złapał, bo wtedy będę naprawdę w dużych tarapatach. Okej, dobra. Wszystko się zgadza, musimy iść cichu podstępem. O, wygląda na to, że Ośda dalej jest nieprzytomna. Okej, zgaduję, że to jest ten pamiętnik tego ducha. O! Nie powinno się czytać czegoś pamiętnika. Ale widziałem coś o całowaniu. Okej, więc znowu musimy tam wrócić podstępem. Okej, nie, tam jest pan Bobux. Co on tutaj robi? Co ja teraz zrobię, jak ja przejdę? Okej, wygląda na to, jakby rozmawiał przez telefon, to mam nadzieję, że po prostu przejdę sobie obok niego na palcach i mnie nie zauważy. O mój Boże. O mój Boże, to było tak blisko, co on w ogóle robi o drugiej w nocy w szkole. Okej, w każdym razie idę dać to tamtej dziewczynie, ten pamiętnik. Jestem, mam twój pamiętnik, duchu. Znalazłeś? To jest właśnie to, znaleźliśmy to. Ale zaufaj mi, że pewnego dnia zemścimy się na Maćku, okej? Dziękuję ci. Nie mogę się doczekać. Okej, dobra, dziękuję. Naprawdę było miło poznać tą dziewczynę pływającą w szkolnym kiblu. To zobaczę ja wkrótce. Okej, dobra, kochani, wszystko jest już dobrze, ale muszę być naprawdę cicho. Okej. Mamy problemy. Znalazłem cię, mały szczurze. Prawie złamałem sobie plecy. A teraz chodź tutaj. O nie, poczułbym właśnicę, ochroniarzu. Poślizgnął się po schodach. Okej, dobra, idziemy szybko. Wezmę sobie jabłuszko, bo jestem troszeczkę głodny. O ludzie, to jest takie szalone. Okej, wynośmy się stąd. Okej, dobra, do pokoju oświetlenia. O mój Boże, w którą stronę pójść? On idzie po mnie. Okej, dobra, w tą stronę. Okej, dobra, szybko. I dobra, schowam się tutaj. On tam jest. Co jeśli on mnie znajdzie? Okej, poszedł w drugą stronę. Okej, a teraz muszę być ekstra cichy i ostrożny i muszę uważać, żeby mnie nie dał złapać. O mój Boże, tak się denerwuję. Co jeśli on mnie złapie? Czekajcie chwilę, a może uda mi się go tym oślepić? Muszę dobrze wycelować w niego. Dobra. Jest! Moje oczy! Teraz mam czas, że zakraść się za jego plecy i on dalej będzie myślał, że jestem w pokoju oświetleniowym. Dobra, do zobaczenia, panie ochroniarzu Gąbka. Okej, wygląda na to, że w końcu mam jakieś miejsce, w którym mogę sobie spokojnie posiedzieć bez żadnej osoby. Kto to jest? Co to jest do licha i dlaczego wygląda jakiś bezdomny? Głodny, jak są moje lody, ekipy? Jesteś głodny? Jestem zakurzony Jacek od 2 lat. Cześć, co? Przepraszam, zakurzony Jacek? Ale przecież ty nie śmierdzisz, jestem troszeczkę zdziwiony. Słyszałem jakieś legendy w szkole o śmierdzącym, zakurzonym Jacku. Ale Jacek śmierdzi do końca życia, a ten nie śmierdzi. Maciek i Darek mnie w to wrobili. Ten Maciek już mnie denerwuje, zemszczę się na nim. Okej, jak jesteś głodny, to może nam dać jabłuszko do zjedzenia. O, proszę bardzo. Przepraszam, ale nie mam ust. Bez ust to jak ty niby będziesz jadł? Czekaj, co? Ale w każdym razie w ogóle bym się o to nie martwił, bo jeśli nie możesz jeść, to po prostu nie jedz. A dlaczego nie opuścisz tego miejsca i nie pójdziesz naprawić twarzy? Nie mogę wyjść. Zatrzymuje mnie specjalna bariera. Tak, bariera. Gościu, jesteś troszeczkę dziwny i szalony. Mówię ci, nie ma żadnej bariery. Chyba, gościu, poskradałeś zmysły. A w każdym razie, jeśli nie posłuchasz się mojej rady, to będę musiał cię opuścić i znajdzie cię ochroniarz. Duchy nie mogą kłamać. Czekaj, duchy? To ten duch jak tej dziewczyny w toalecie. Zamknij się, staruszku. Mam dość twoich bredni.
Ha! Czekaj, gdzie on poszedł? Co się stało? O nie, on znowu mnie znalazł! Ja nie mogę nawet zasnąć w tej szkole. Ten challenge 24 godziny to naprawdę wielkie wyzwanie. Ten koleś po prostu cały czas mnie dogania. O, okej, dobra. Czemu mój dyrektor śpi w szkole? Czy on lunatykuje? Dyrektorze, co się dzieje? Poczekajcie, to jest idealna szansa, żeby jakoś uciec. Okej, to wygląda, jakby ochroniarz coś chciał od dyrektora. I ty jesteś ślepy! Okej, to oznacza, że mogę zrealizować moją trzecią misję, czyli ustawienie sobie... co tutaj robi namiot? Czyli ustawienie sobie ocen dobrych! Okej, wszystko się zgadza, tylko muszę zmienić swoje oceny na lepsze. I muszę się w końcu zemścić na Maćku i zmienić jego ocenę na słabe. 6, 6, 6, 6! A Maciek? Dobra, jedynka! 2 minus! Oh yeah, Maciek ma już złe oceny! 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kim jest Damian? Okej, dobra, w każdym razie wynośmy się stąd, zanim będzie za późno. O, jestem tak zdenerwowany, w końcu wychodzę ze szkoły. To jest idealny czas, żebym podszedł. Mała gwiazdeczka się znalazła i zaraz uderzę cię moim nowym, fajnym samochodem. Kochani, jest źle, zaraz słońce wejdzie, a ja zaraz zostanę złapany. Proszę, ochroniarzu, pozwól mu odejść! Czekaj, co? Czy tu jest jeszcze kolejny duch? O mój Boże, czy to nie jest duch woźny? To już są dwa duchy! Tak! To nie ma sensu! Przepraszam, że musiało się to tak skończyć! Poczekaj, znowu kolejny duch? Czy to nie jest ten staruszek? Czy wy chcecie mi coś powiedzieć? O mój Boże, co? Nawet ochroniarz jest duchem! O mój Boże! Intruzi! Czekajcie chwilę, jak oni są niewidzialni, to mogę przez nich przechodzić, o mój Boże! Wow, to znaczy, że mogę przejść przez pana dyrektora! Panie dyrektorze! Co? Lecę w pana, bo pan mi nic nie zrobi! I... co jest? Dyrektor chyba nie jest duchem! Widzę gwiazdki! A ja widzę, że wstaje słońce, ale czekajcie, właściwie to jeszcze nie zemściłem się odpowiednio na Maćku! Mam idealny pomysł, kochani! Kochani, zaufajcie mi, wrócę tu rano i potrzebuję was wszystkich duchów! Musicie schować się w toalecie chłopaków! Rozumiecie? To będzie idealne! Oh yeah! O, kochani, idę właśnie do szkoły i nie mogę się złapać na jakiegoś kolejnego pranka Maćka. O, on tutaj jest. Zamawiałeś nubkę? Czekaj, co? Ja zgubiłem nubka. Czekaj, on mnie nazywa nubkiem. Ja nie jestem żadnym nubkiem. Jestem największym kozakiem. Nie, ale wygląda na to, że sam przyszedł. Czekaj, co? Czemu tam leży woźna duch? Potrzebujesz bardzo siku. Czekaj, on idzie do toalety. On nawet nie wie, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Cześć, pani woźno! Co? Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Cześć, Maciek, pamiętasz mnie? Proszę, nie! Topienie, topienie! Dobra, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobał ten film, to kliknijcie koniecznie lajka i przycisk subskrybuj na dole z dzwoneczkiem. No, na co czekacie? Na ekranie macie dwa filmy, na które serdecznie zapraszam. Ten film jest z rodzin, a ten jeszcze nie wiem co jest. Ale dobra, dziękuję wam za oglądanie i pa!